Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, fantastyczna partia przed nami. Muszę przyznać, że wielka kreatywność Aleksandra Griszczuka mnie powaliła na kolana. Swoją drogą bardzo lubię tego arcymistrza, szczególnie jak gra obronę królewską indyjsko lub tego typu schematy czarnym kolorem. Mój ulubieniec, moi drodzy. Bardzo, bardzo fajny zawodnik. Niezwykle też sympatyczny. Jego przeciwnikiem jest Maxim Vasilagraf, moi drodzy, no temu zawodnikowi nieco nie idzie ostatnio w turniejach szachowych, ale partia niezwykle ciekawa, naprawdę niezwykle ciekawa, zapraszam serdecznie, nie przedłużajmy już, oczywiście to jest partia z turnieju kandydatów, gdzie pierwsze miejsce, jak ktoś zajmie pierwsze miejsce ma prawo gry z mistrzem świata Magnusem Carlsenem o tytuł mistrza świata, moi drodzy, E4, tutaj... Rozpoczął Aleksander Griszczuk, C5 i skoczek na C3. Właśnie tu się na chwilę już zatrzymam, dlatego że dobrze Griszczuk wiedział, że Wasiela Graf ma, jest wielkim specjalistą w obronie sycylijskiej, szczególnie w Najdorfie, w systemie Najdorfa, w obronie Najdorfa, przepraszam, w wariancie, więc już stosuje inne posunięcie. Ten ruch już pokazuje, że może tutaj być sycylijska takim wariantem zamkniętym. D6 właśnie zagrywa Francuz, i ku mojemu zaskoczeniu, pewnie e, większości szachistów, Griszczuk już zaczyna fantastycznie mieszać. Zauważmy D4. Od razu D4. Nie ma skoczka na F3 naturalnie, i nie bronimy na D4, tylko skoczek stoi na C3, tak naprawdę. A jedyną, jedynym obrącą pionka jest właśnie Hetman. D4. No i po wybiciu Hetman po prostu zbił na D4. Mój drodzy, skoczek na. C6 i teraz y, tak, można tutaj zdecydowanie zagrać goniec B5, po goniec D7 trzeba wybić skoczka i goniec odbija, i to jest wymuszone, ale białe tutaj uzyskują bardzo normalną grę według mnie, y, robiąc na przykład skoczek, grając na przykład skoczek F3, goniec G5 później i długa roszada, No tak, można też grywać i Griszczuk znowu zaskakuje, mianowicie Hetman D2. To już jest, powiem Wam, taka y, dzika pozycja, nieco, znaczy dla mnie przynajmniej, no bo przecież Hetman zasłania gońca do akcji, wydaje się dziwne. Wprawdzie, no dobra, uciekł Hetman, gdzieś tam musiał uciec, ale czy się chce wracać na to, wracać na to samo pole? Otóż tutaj już Griszczuk miał zaplanowane, y, zaplanowany wariant na czarnych. Na czarne, moi drodzy, G6 zagrał tutaj y, Francuz. No, jedna z normalnych decyzji, takich chyba logicznych. Goniec chce wejść po diagonali i grać. I Gryszczuk zagrywa, moi drodzy, B3. W ogóle jestem zaskoczony, że w ten sposób można grać białymi, ale to jest właśnie piękne w szachach, że on próbuje grać w jakiś taki sposób już kreatywny i to się może naprawdę nam podobać kibicom. Moi drodzy, czarne też się tutaj popisują fajnym zagraniem mianowicie Goniec na H6. Niezwykle rzadkie widoki na arenach e, najwyższej rangi, e, szachowych turniejach, moi drodzy. Tutaj, goniec H6, rzadko spotykany ruch, ale tutaj już e, powiem tak: e, logiczne szachy tu się zaczynają. Tu już trzeba kombinować. No i rzecz jasna, Hetman nie odejdzie, bo zostanie zrobiona może wymiana. E, więc zostaje zagrane F4. No, jesteśmy tutaj pod związaniem białymi, no ale wszystko się póki co broni. I co zagrywa teraz czarny? Oczywiście skoczek F6 naturalnie wyprowadza figurę, goniec b2 i mianowicie e5. Słuszna decyzja. Zobaczcie, że znaczy słuszna i nie słuszna, bo to ciężko powiedzieć w tym momencie, trzeba by się bardzo mocno zagłębić w pozycję. Zauważcie, że ym, czarne tutaj sobie tego pionka osłabiają, ale mają za to tutaj cel f4 bardzo mocno podważony. No właśnie. Wyobraźcie sobie, że robimy teraz roszadę i goniec bije na F4, zdobywamy Hetmana. Pięknie by było, oczywiście to nie jest takie proste. Griszczuk zagrywa skoczkiem, broniąc piona, rzecz jasna. I czarne robią tutaj roszadę. No, teoretycznie jest to dobre posunięcie. Nie jest jakieś złe, ale bardzo ciekawe zagranie mogłoby nastąpić w tym momencie goniec G4. O co chodzi? Przede wszystkim czarne chciałyby zlikwidować skoczka i zdobyć pionka. I przykładowo, długa roszada mogłaby być zagrana. Tutaj trzeba próbować szukać białymi takiej gry, bardzo bym powiedział, może nie agresywnej, ale takiej dynamicznej. Takiej w sensie trzeba szybko kończyć rozwój, atakować nawet za cenę piona. I tutaj po wymianie, no rzeczywiście, nie można zbić skoczkiem, bo na E4 pada pionek, więc należałoby zbić, zbić hetmanem. I po końcu f4, gdzie na czysto sobie czarne biorą pionka spokojnie, król zagrywa na b1 e, i na przykład narzuca się skoczek d4 z atakiem na Hetmana. Na przykład, oczywiście, można zrobić spokojnie Roszadę i skończyć rozwój. E, białe na pewno byłyby też na to przygotowane, ale powiedzmy po tym ruchu Hetman e1 nie ma takich za bardzo lepszych ruchów. Tu jest sporo słabości, powiem szczerze, ale nie ma też za bardzo jak tego wykorzystać. Pamiętajmy, że jak skoczki, na przykład tutaj poruszymy, żeby gdzieś tam na E3 na przykład wskoczyć, my zawsze skoczka mamy na D5 z obroną, z atakiem. Te pole D5 jest bardzo ważne. I na przykład po Roszadzie, tutaj goniec na C4 mógłby zagrać. Białe mają piona mniej, ale fajne perspektywy powiedzmy tutaj ataku na skrzydle. No i przede wszystkim punkt na D5. Może z tym atakiem to troszkę tak bardzo optymistycznie na to patrzę, ale przede wszystkim tak niestandardowo to wszystko stoi i ciekawie. I tutaj jest jakaś tam, jakiś tam strzał na f7. Znaczy tak spogląda sobie tutaj goniec. Niezwykle dobrze to wygląda. Myślę, że białe powinny tutaj wstawić skoczka, gońca na d5 i pozycja byłaby bardzo ciekawa po giecz, na przykład f1. No tak mniej więcej mogłoby to teoretycznie wyglądać. Tutaj Griszczuk się tego nie bo Ja przypuszczam, że miał przeanalizono, przeanalizowaną tę pozycję. No i tutaj Francuz może zaufał takim posunięciom, żeby nie grać na g4 i zrobił roszadę. No i tutaj białe robią roszadę. Wygląda to niezwykle ryzykownie, zauważcie, związanie paskudne, ale tu się wszystko trzyma i wskoczek broni, tak po prostu. I teraz, moi drodzy, goniec zagrywa na e6, no bo dlaczego by nie wyprowadzić kolejnej figury do gry? Teraz należy zagrać w posunięcie arcymistrzowskie, rzecz jasna. No to jest ruch, który wykonuje się automatycznie, praktycznie automatycznie po długiej roszadzie. Jest to król b1. No, właśnie, to jest logika. Tutaj, zobaczcie, schodzimy ze związania. Im szybciej, tym lepiej. Jeżeli by się białe pokusiły na bicie pionka, bo to się też narzucać może w partii, no to nie byłby to dobry pomysł. Pionkożerstwo z reguły nie popłaca i przeciwnik nasz może ukarać w bardzo prosty sposób, może na pozór niewidoczny, mianowicie Hetman B6. Niewidoczny tutaj jest. Niewidoczna powiedzmy jest taka jakaś groźba, ale zobaczcie. Logicznie tutaj czarne grają. Grozi wieża D8. Hetman jest zakłopotany porządnie i tutaj jakieś bicie na F4 będzie groziło. A jak pionek, tu by wybił taki skoczek G4, no już się robi tutaj po tych słabych polach. Już czarne mogą nieźle poszaleć. Więc pionkożerstwo, no nie polecam, król, bo jeden zdecydowanie lepsze. A5 no taki ruch, który. Jest grany na zaczepkę. Niezwykle fajnie grają tutaj arcymistrzowie. Bardzo mi się partia. Podobała, lećmy dalej i zobaczmy po tym ruchu. Tutaj Griszczuk od razu gra A4, żeby nie było niespodzianek, jakieś A5 poświęcenie wieży. Przepraszam, A4 poświęcenie wieży teoretyczne na bandzie. Więc taki ruch przytrzymuje i też punkt B5 przytrzymuje, więc teoretycznie tutaj białe mogą czuć się w miarę spokojnie, jeśli chodzi o króla białego w tej długiej ruszadzie. Hetman B6, no bo w ich figurę wyprowadzić należy. No i Gryszczuk, moi drodzy, zagrywa posunięcie. No, które mi się niezwykle podoba, ostre, zdecydowane i e, nie patrzy, co się będzie działo później. Znaczy, nie patrzy za siebie, powiedzmy w cudzysłowie. E, no i moi drodzy, gryszczuk zagrywa H4. Bardzo mi się takie ruchy podobają. To zaostrza tutaj pozycję i powoduje, że dzieje się i może się dziać bardzo dużo. E, no, prosty plan: chcemy grać H5, rozbijać tutaj to skrzydło, niekoniecznie może poświęcić, w niektórych wariantach możliwe, że tak. Ale y, głównym celem białych jest atak na króla przede wszystkim, ale też kontrola, zobaczcie, centrum też jest ciekawa i myślę, że solidna. Czarne zagrywają swoje, wieża C8. No i Gryściuk gra swoje, skoczek H5. Ojej, ja skoczek H5 chciałbym, już, się, już, już tutaj wyprzedziłem ruch czarnych. Oczywiście pionek idzie do góry na H5, i po tym wybiciu, no nie bardzo, nie bardzo, w przyszłości jest opcja F5. Więc od, otwierać króla tutaj w ten sposób nie można. Skoczek wybił. No i z reguły widzimy coś takiego zawsze w szachach, że jak się gra pionkiem bandowym, to bardzo często wybijamy na H5. Nie w tym wypadku, moi drodzy. Griszczuk gra bardzo spokojnie. Zobaczcie, tu jest atak, to gra G3. Znaczy, to jest taki e, kontrolowany spokój, bym powiedział. Taka. E, jakby to powiedzieć e, cisza przed burzą po prostu e, broni, po prostu broni na F4 uwalnia gońca i gra dalej logiczne szachy, niezwykle mi się to podoba skoczek B4 e, moi drodzy i goniec H3, bardzo dobre posunięcie, tłumaczę dlaczego dobre zauważcie, że w tym momencie ten goniec jest słaby teoretycznie, ja to zawsze mówię tak teoretycznie wiecie, bo ten goniec zawsze może wyjść, ale w tym momencie jest słaby ten jest silny Patrzy sobie w dwie strony. Więc dlaczego słabej figury nie, wypro... nie wymienić za silną figurę, która patrzy na naszego króla. Oczywiście tam bicia na b3 nie ma, ale wiecie, to tak intuicyjnie się troszeczkę tutaj trzeba zachować. No intuicja w szachach jest ważna. Ważna jest przede wszystkim, bo czujemy. Jak czujemy grę, to gramy w szachy dobrze. Moi drodzy, poszło wybicie. Po prostu wieża wybiła. No i białe osiągnęły swój cel wymiany tych figur. Co jest ciekawe, ta pozycja jest oceniana jako remisowa przez silniki. Ja bym tego nie powiedział, patrząc ludzkim okiem, a myślę, że większość z nas też nie, ale ciężko powiedzieć, kto może mieć lepiej. Oczywiście, to jest kwestia gustu, czy ktoś lubi y, mieć piona więcej i się nieco bronić i próbować kontratakować, czy ktoś lubi atakować bez pionków, powiedzmy tak. Goniec zagrywa na G7, no i Griszczuk zagrywa G4. Mój drodzy, idzie na niego, idzie pionkami, że tutaj skoczek mógłby wybić, skoczek mógłby wybić, pionek by mógł wybić, ale pamiętajmy, że może tutaj białe by chciały wymienić te gońce i wejść tam Hetmanem na haszec z atakiem na króla. Więc wydaje mi się, że tutaj MWL. VL nie chciał tutaj wybić. No, zagrał skoczkiem na F6. To zawsze sobie słuchajcie, możemy partię rozłożyć na czynniki pierwsze, ale to, na, na to trzeba zawsze dużo czasu, e, poświęcenia. Jeżeli e, chcemy w ten sposób sobie tutaj potrenować, to zachęcam serdecznie. Jak gra gliściuk dalej? G5. Oczywiście G5 znowu atakuje. Skoczek znowu na H5. E, niby tutaj te linie troszeczkę blokuje ten skoczek, ale gliściuk zagrywa F4. I to już nabiera y, fajnego tempa. Goniec jest zamknięty. Aczkolwiek jakby, jakby był otwarty, to też jakieś krzywdy tu nie ma. Zobaczcie, to jest solidnie na C3 bronione. Poszło F5. Ok. Wieża z F na D8. I F6, moi drodzy. Zapchał tutaj tego gońca. Oczywiście goniec na F8, no bo jak pójdzie na H8, no to trzeba by było prędzej czy później bić na F6, żeby otwierać figurę. I w tym momencie... Skoczek G3, prosto i logicznie gra w szachy tutaj e, Rosjanin, dlatego że chce wymienić skoczka i uderzyć po linii. E, ale też odpowiedź czarnych wydaje mi się bardzo ciekawa. E, I no i myślę, że ostra. Myślę, że ostra. Moi drodzy, D5. No idą na noże panowie tutaj. Przede wszystkim czarne chcą otwierać gońca. No, żeby ten gońiec sobie trochę pograł. Otwierać linię dla wieży. Robi się tutaj naprawdę ekscytująco groźnie. Po biciu na D5 nastąpiła wymiana skoczków. Wieża wybiła. I moi drodzy, i H5. No właśnie. Mamy H5 i teraz jak się zachować? Bo teraz mamy do wyboru. Albo nastawiamy się ciężkimi figurami. Na pionka H5 poświęcamy pionka i próbujemy dać mata, albo zbijamy w przelocie. Co by było lepsze w tym wypadku? Jasne, że zawsze sobie trzeba y, troszkę policzyć, y, ale myślę, że lepsze byłoby wybicie. Znaczy, myślę, no tutaj podpowiadają nam się niki, to nie jest żadna tajemnica. Jak sobie analizujemy, otwierać pozycję należałoby próbować. I tutaj e, król na przykład na H8 i na przykład Hetman G2. Moi drodzy, grożą tam jakieś poświęcenia. Zobaczcie, że nawet tutaj e, białe zdecydowałyby się pewnie na oddanie tego pionka, ale potem wie, że F1, jakiś goniec, skoczek E4. Bardzo ciężka sytuacja byłaby dla czarnych. E, no cóż, ale białe zagrały inaczej po H5, mianowicie... Hetman E2 schodzi ze związania. Wprawdzie pionka męczy, ale on nie chce go zbić bardziej. Tutaj Hetman się nastawia na tego pionka H5. Wieża zagrała na C5 i wieża H3 z jasnym planem, moi drodzy, no bo nie po to gramy wieżą, żeby nie wiem, przyblokować pionka, który by chciał iść na H4. Absolutnie nie. Tutaj skoczek w centrum wybił, skoczek wybił, wieża wybiła, dużo wymian i wieża z D na H1. Jasny plan tutaj e, mają białe. W takich pozycjach nieco łatwiej się liczy warianty, gdy, gdy już jest troszeczkę mniej figur. Na pewno głównym celem jest wybicie, to już powtarzam. Hetman zagrywa na D6. No taka tutaj niezła, niezłe działo takie wystąpiło na linii D. Jakieś opcje próby wymiany ciężkiej figury, która by tutaj mocno uderzała w króla. Moi drodzy. Griszczuk zagrywa teraz bardzo dobry ruch, mianowicie Król A2. Od razu schodzi z jakichkolwiek tutaj szachów, ale mimo wszystko wieża na D1 zagrywa. Ja tu się na chwilę zatrzymam. I zadam Wam pytanie, moi drodzy, co by było, jakby czarne zagrały wieżą na D2 bezpośrednio na Hetmana, bo to też się oczywiście narzuca. Można sobie zatrzymać film i poszukać odpowiedzi. Mianowicie ten ruch już jest fatalny w skutkach dla czarnych. Mianowicie wieża bije h5. No fajnie, jakby tutaj wieża zbiła hetmana, to jest tam od razu mat na h8, więc należałoby wybić, hetman wybija. Ale moi drodzy, jest goniec na g7 i czy teraz można w ogóle wygrać tę partię? Czy przypadkiem po tym ruchu król tutaj nie ucieka szybko? Zadanie dla was, moi drodzy. Białe zaczynają i wygrywają. Zatrzymujemy sobie materiał oczywiście. Hetman H7, król F8 i Hetman H8, moi drodzy. Pięknie by ta partia mogła się zakończyć w ten sposób. Bardzo ładny mat, ciekawy, klasyczny, taki ciężkimi figurami po linii. No ale tak nie poszło. Nie poszło. Mianowicie wieża zagrała na D1 w tej pozycji i wieża zbiła na H5. To jest jedyny ruch, który trzeba wykonać. Jasne, że jak tutaj będzie wymiana, to wieża zbije. Zbiły na H5. No właśnie. Robi się niezwykle groźnie. Moi drodzy, wieża wybiła na H5. I pragnę tutaj zauważyć, że białe miały jeszcze lepsze posunięcie. Spróbujcie zgadnąć, co to za ruch. To jest już troszeczkę trudniejsze posunięcie e, dla białych. E, bardzo pewnie trudno znaleźć podczas partii. E, jak zwykle pamiętajcie o, fi, o zatrzymaniu filmów. E, filmu, moi drodzy, bardzo ładny ruch mógłby nastąpić wieża H3. Taki wyczekujący niezwykłej siły. Chodzi o to, że tutaj Hetman w następnym ruchu wybija na H5 i dajemy mata. Jedyną obroną tutaj dla czarnych mogłoby być zagranie wieżą na 1. Wydaje się dziwne. Oczywiście, jak zbijemy królem, to wymiana Hetmanów ale można wybić gońcem i tu nadal Hetman na D1, zobaczcie, mógłby zagrać. No wymiana Hetmanów byłaby tu nieunikniona, ale gońcem zbijamy na E5. Chwilowo mamy pionka więcej białymi, ale za chwilę będziemy mieli pionk, drugiego pionka zdobytego, więc teoretycznie myślę, że ta pozycja bez problemu byłaby wygrana dla białych na tym poziomie. Więc, moi drodzy, wieża H3 byłoby fajnym rozwiązaniem. No tutaj gryszczuk wybił na H5. Wieża zagrała na D4. Ok, wiadomo, że to jest podpucha, podbicie, ale tam już są niebezpieczne akcje, więc zatrzymujemy to i gramy swoje. Griszczuk zagrywa wieża H1 z prostym planem, mianowicie Hetman H5. Wieża zbiła na A4. No to jest ruch taki troszkę nieco rozpaczliwy, no ale chodzi o to, żeby po wybiciu, moi drodzy, czego nie można zrobić, jest Hetman D5 i tutaj szach i zdobywają wieże czarne, więc król musi zagrać na B1, tu Griszczuk miał wszystko przemyślane, zwłaszcza, że białe mają figurę mniej, ale król ma ogromne kłopoty. Hetman zagrał na D5 e, i e, moi drodzy Hetman na H5. No i w tym momencie właśnie goniec G7 nie działa, bo już znamy ten plan z Matem. Więc czarne decydują się na bicie wieży i Hetman zbija. No i mamy taką pozycję, gdzie są dwie wieże na Hetmana. Rzecz jasna tutaj wieża teraz zagrywa na G4. Jak ocenić tę pozycję? Moi drodzy, ta pozycja jest około równości. Ta burza tutaj ucichła w tym momencie, lecz Białe spokojnie próbują wygrywać, no bo białe tutaj myślę, że są bez ryzyka. Minus bardzo duży u czarnych jest taki, że ten król ma tutaj jednak te pionki koło siebie blisko i czarne, znaczy przepraszam, a białe tam mają jakąś tam opcję czasem, żeby tego króla zaatakować, więc wydaje mi się, że tutaj białe grają swobodnie. Oczywiście wybicie pionka, który jest wolny, trzeba go wymienić i wieża tutaj zbiła na G5. Hetman zbił na B7. Okazuje się, że tego gońca nie można wybić. Dlaczego, moi drodzy? Jasne, zawsze zatrzymajcie sobie film, żeby sobie panalizować. jak ktoś ma ochotę. Tutaj po wybiciu, moi drodzy, byłby szach. Król H7, powiedzmy. I Hetman H2. Odbijamy wieżę, bo tu mamy szacha na króla. No tak nie poszło. Oczywiście po biciu na B7 e, goniec, e, przepraszam najmocniej, wieża zagrała na D2. Wieża D2. No i trzeba zachować zimną krew, grać swoje. Zobaczcie, go C3. Jest pionek więcej i myślę, że tutaj król jest też na B2 w miarę bezpieczny. Wieża zagrała na E2. Hetman C8. Związanie istnieje. Jakaś tam opcja może, później wymiany lub przerzucenia gońca. No, byłoby groźnie. Wieża dała szacha. Król B2. Jakby tu się wieże na przykład ustawiły na jedynce, król zawsze ma opcję na A2 i w goniec zawsze tutaj od z, z pola C3 broni A1B2. A1 B2. no A1 generalnie. Wiadomo co chodzi. Wieża z G na G2, moi drodzy, i goniec wybił tego pionka. No właśnie, pozycja czarnych robi się bardzo trudna. Co ciekawe, silniki tutaj dają ocenę plus 0,9 około dla białych, więc teoretycznie jeszcze niby jakieś szanse na remis. Dziwne troszeczkę. Zobaczcie, wieża zbiła. Francuz to wszystko wymienił. Został pionek więcej w końcówce gońcowej. Czy to jest remis, czy to jest wygrana białych? Sam już dokładnie nie wiem. Trzeba by było chyba bardzo mocno przeanalizować, ale wydaje mi się, że białe mają łatwe zwycięstwo. Przecież ten pionek tam sobie. Idzie do góry, wprawdzie ten ma problem Ale zawsze go możemy obronić I zobaczmy co było w partii Król zagrał na H7, król na D3 Bo króle muszą iść szybko do centrum w końcówce Król na G6, zauważcie pionkiem nie musimy szybko zasuwać Tylko najpierw postarajmy się o to Żeby tego pionka nam nie sprzątnęli eee, Król zagrał na F5 I król C4 Król na E6 No król biały bardzo chętnie by chciał na D5 stanąć I teraz pionek zasuwa do góry Goniec na D6 moi drodzy I B5 Francuz się poddał. W sumie nie, ciężko powiedzieć, gdzie tutaj jest błąd w końcówce. Może już y, wiedział, że przegrywa i po prostu chciał sprawdzić, czy Griszczuk potrafi wygrać końcówkę, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Ale y, pewnie zadajecie sobie pytanie, a dlaczego tutaj się czarne poddały? Już y, biegnę z pomocą. Mianowicie, zobaczcie, plan białych jest prosty. Idę pionkiem, idę pionkiem. I jak zagram gońcem na d4, zagram gońcem na 7, doprowadzam pionka. A jeżeli goniec tutaj przejdzie na b8, to królem zawsze tędy mogę iść i tempować przeciwnika. To jest dosyć łatwe. A jeżeli na przykład król zagra na d7, to królem do centrum. Na przykład goniec c7, goniec d4 z opcją tutaj pomocy pionkowi. Na przykład goniec g3, idę sobie pionkiem. Goniec b8, dajmy na to, no to b7 można zagrać od razu. I koniec się poruszy, to wtedy idziemy gońcem na 7 i wygrywamy, zdobywamy materiał. A jeżeli krócę 7, no to nic prostszego, moi drodzy. Kwestia bardzo łatwego liczenia. No i pionek zasuwa do góry. Bardzo kreatywna partia. niesamowity Aleksander Griszczuk, No pokazał lwi Pazur trzeba przyznać, a Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Do następnego razu życzę zdrowia, cześć.